serdecznie witamy w Skierniewicach, w mieście nauk ogrodniczych, pana prezydenta Rafała Trzaskowskiego. Drodzy państwo, jest nam niezmiernie miło, że możemy gościć tak szanownego gościa w naszym mieście. Mieście, które jest otwarte na młodych ludzi, na osoby z niepełnosprawnościami i na wszystkich, którzy wierzą, że można zmienić ten kraj i że mamy dość tego, co się teraz w Polsce dzieje. Dziękujemy bardzo. Mamy dość. Brawo! 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 Panie prezydencie, wspieramy pana, głosujemy i oddaję panu mikrofon. Dzień dobry państwu. Dziękuję bardzo za to przywitanie. Dzień dobry. Bardzo się cieszę, że jestem w Skierniewicach. Drodzy państwo, pewnie się zastanawiacie, dlaczego stoi tutaj druga mównica. A mianowicie, niestety, ale pan prezydent Andrzej Duda boi się przyjść na debatę. Szkoda. I dlatego... Drodzy Państwo, drodzy Państwo, wczoraj miała się odbyć debata. Czekałem cierpliwie, że ta debata się odbędzie, że wreszcie będzie można zadawać pytania panu prezydentowi, że nie tylko i wyłącznie jedna telewizja będzie robiła nam ustawkę, że będzie wiec pana prezydenta, tylko że będzie prawdziwa debata. No ale niestety pan prezydent nie przyszedł. Pan prezydent kiedyś powiedział o swoim konkurencie politycznym Cykor. Dzisiaj w internecie tak młodzież zwraca się do pana prezydenta, a szkoda, dlatego że wszystkim nam zależy na autorytecie urzędu. I właśnie dlatego, moi drodzy państwo, symbolicznie będzie dzisiaj stała koło mnie druga mównica, dlatego że niestety musimy zrobić debatę korespondencyjną, skoro nie możemy zrobić prawdziwej. I oczywiście... I oczywiście, drodzy państwo, trzeba zadać sobie bardzo jasne pytania, a mianowicie, czy chcemy mieć prezydenta Rzeczypospolitej, który się wszystkiego boi? A mianowicie boi się debaty... A mianowicie boi się debaty, w której mogą paść pytania, które nie są wcześniej przygotowane. Mogą paść pytania na tematy, które nas naprawdę interesują. Czy chcemy mieć prezydenta, który się boi prezesa? Czy chcemy mieć prezydenta, który się boi swoich koleżanek i kolegów partyjnych? Czy chcemy mieć prezydenta, który boi się stanąć na rynku w Skierniewicach i odpowiadać na wasze pytania? Oczywiście, że nie! I dlatego musimy niestety organizować tego typu debatę korespondencyjną, w której na razie mamy pulpit, przy którym pana prezydenta nie ma, ale miejmy nadzieję, bo jeszcze zostało 8 dni, że pan prezydent się pojawi i że nie tylko na wiecu, który jest przygotowany przez TVP z jasnymi pytaniami, które pan prezydent zna, tylko również w tego typu okolicznościach pan prezydent odpowie na trudne pytania. I co najważniejsze, bo wczoraj oglądałem przez chwilę pana prezydenta, nie wiem, czy widzieliście, w momencie, kiedy zadawane były pytania, co pan prezydent zrobi dla młodych ludzi, to pan prezydent powiedział, zapraszam ich do kancelarii. To trochę za mało. Panie prezydencie, nie trzeba się bać młodych ludzi, trzeba z nimi po prostu rozmawiać. Różnica polega na tym, że ja już w TVP byłem. Widzieliście państwo pytania, słyszeliście państwo pytania, one nic nie mają wspólnego z tym, o co pytacie mnie na ulicach Skierniewic, nic wspólnego z tym, o co pytają mnie Polki i Polacy właściwie w całym kraju, niezależnie od tego, czy to jest duże miasto, czy to jest małe miasto, czy to jest polska wieś. Dlatego, że dzisiaj rządzący cały czas szukają tematów zastępczych. Chcą rozmawiać o tym, co już dawno rozstrzygnięte. A my chcemy porozmawiać o tym, co jutro.
Ja, drodzy Państwo, chętnie odpowiadam na pytania telewizji pisowskiej i nawet czekam na te pytania w bardzo wielu miejscach, dlatego że te pytania są rzeczywiście bardzo ciekawe. O dżem, o to, co się robi w trakcie burzy, a mianowicie tak, w trakcie burzy jest zrzut wody z opadów do rzeki. Tak to wygląda w każdym mieście w Europie. Tylko pytanie jest inne, czy to są rzeczywiście pytania, na które oczekujecie dzisiaj? Bo dzisiaj musimy zadawać pytania o prawdziwe problemy. I choćby tutaj, w Skierniewicach, porozmawiać o tym, że brakuje wody i jakie są konsekwencje katastrofy klimatycznej. Ja przede wszystkim chciałbym rozmawiać o dniu jutrzejszym. Przed chwilą spotkałem parę mieszkańców waszego miasta i oni zadali mi bardzo konkretne pytanie. Oni zadali mi pytania o brak wody, oni zadali mi pytania o suszę, zadali mi pytania również o to, jak powinny wyglądać emerytury stażowe. To są prawdziwe pytania, które dzisiaj zadają Polki i Polacy na spotkaniach, kiedy się widzimy nawet na przejeździe, kiedy się spotykamy na chwilę na stacji benzynowej, kiedy się spotykamy na chwilę na rynku, na ulicy, żeby porozmawiać o tym, co dzisiaj jest naprawdę ważne. I wiem o tym, że Skierniewice są jednym z tych miast, w których naprawdę zabrakło wody w kranach. Dzisiaj o tym trzeba rozmawiać. I ja jestem w stanie zrozumieć, że pan prezydent się boi takiej debaty, dlatego że pamiętam taką wypowiedź pana prezydenta Andrzeja Dudy, kiedy mówił o tym, że on niestety nie wie, czy człowiek w ogóle wpływa na zmiany klimatyczne. Panie prezydencie, czas się dokształcić. Ja się bardzo cieszę, że na takich spotkaniach jak dzisiaj jest mnóstwo młodych ludzi. I dokładnie wiem, jakie zadają mi pytania. Widziałem też, w jaki sposób młodzi ludzie ze strajku klimatycznego, młodzieżowego strajku klimatycznego byli potraktowani przez dzisiejszą władzę, która nie traktuje nikogo poważnie, kto zadaje trudne pytania, bo ta władza i pan prezydent z PiS-u po prostu się trudnych pytań boi. I musimy zadać pytanie, czy chcemy mieć prezydenta, który boi się trudnych pytań? Nie! Czy chcemy pana prezydenta, który tylko i wyłącznie chce rozmawiać ze swoimi koleżankami i kolegami partyjnymi? Nie! Czy chcemy mieć prezydenta, który przez cały czas dzieli Polki i Polaków? Ja wczoraj przez chwilę słuchałem pana prezydenta w jednej ze stacji telewizyjnych, gdzie widziałem, jak pan prezydent z uśmiechem, chociaż trochę niepewnym uśmiechem na ustach, znowu próbował nas dzielić. Opowiadać o tym, że ktoś jest elitą, ktoś inny nie jest elitą. Natomiast to, co najsmutniejsze, to to, że dzisiaj PiS przez cały czas chce tworzyć swoje własne elity. Przez cały czas myśli tylko o tym, jak zapewnić przyszłość i dzień jutrzejszy swoim koleżankom i kolegom partyjnym, swoim znajomym, czy to jest instruktor narciarstwa, czy to jest ktoś, kto pomaga jakiejś pisowskiej rodzinie, tylko i wyłącznie z nimi chcą rozmawiać i tylko i wyłącznie nikt się nie boją. A pan prezydent boi się zwykłych ludzi, boi się stanąć do debaty i dlatego musimy prowadzić debatę korespondencyjną. I zobaczcie, jak dzisiaj ta debata o środowisku wygląda. Przecież wy dobrze wiecie, że w momencie, kiedy mamy suszę, kiedy mamy deszcze ulewne i to tak naprawdę naprzemiennie, jednego dnia jest sytuacja bardzo poważna, brak wody, drugiego dnia mamy deszcze ulewne. Czy naprawdę, panie prezydencie, pan nie wie, skąd się to bierze, że to się bierze ze złej polityki, że to się bierze z polityki pana rządu, który odwraca się plecami do najważniejszych priorytetów, które dzisiaj są w Unii Europejskiej i na świecie, który jako jedyny nie chce się zgodzić na neutralność klimatyczną, który jako jedyny nie chce jasno powiedzieć, że susza, deszcze ulewne, tak, mają związek z nieodpowiedzialną polityką rządów, które odwracają się tyłem do prawdziwych problemów przyszłości, które nie chcą rozmawiać o dniu jutrzejszym, bo się po prostu takiej prawdziwej debaty o prawdziwych problemach boją.
I to, drodzy Państwo, nie jest abstrakcja, dlatego że tutaj potrzebne jest konkretne działanie. Po pierwsze, wyznaczenie jasnych celów, neutralności klimatycznej, jasnego celu odchodzenia od węgla. Tylko że jeżeli chcemy odchodzić od węgla, to musimy ratować miejsca pracy, musimy zaplanować działania, musimy wynegocjować z Unii Europejskiej wielkie pieniądze na transformację energetyczną, musimy inwestować w odnawialne źródła energii, a ten rząd te ostatnie 5 lat i ten prezydent, który tylko i wyłącznie słucha swoich koleżanek i kolegów partyjnych, te ostatnie 5 lat w dużej mierze po prostu zmarnował. Jest takie oryginalne powiedzenie, które usłyszałem parę dobrych tygodni temu na ulicach polskich miast, że właśnie bojaźliwego rządu, bojaźliwego pana prezydenta, który nie podejmuje tych wyzwań i odwraca się do nich plecami, mamy dość! I gdzie jak gdzie, ale właśnie w Skierniewicach wiemy dobrze, że to nie jest abstrakcja, że my nie rozmawiamy o celach klimatycznych tylko i wyłącznie i o bardzo odległych datach, tylko o konkretach. Tak jak wasz samorząd tutaj musi inwestować w urządzenia, dzięki którym będzie więcej wody w momentach kryzysowych, tak samo jak my w Warszawie wczoraj otwieraliśmy specjalny zbiornik retencyjny, który właśnie testujemy, żeby zbierał wodę z deszczów ulewnych. Dzisiaj to jest właśnie konieczne, czyli prawdziwe działanie, które będzie walczyć z katastrofą klimatyczną. Tylko dzisiaj, drodzy Państwo, do tego trzeba odwagi. Do tego nie trzeba robić kolejnej ustawki, kolejnego wiecu, na który się zaprosi kamery tylko jednej stacji telewizyjnej. Nie trzeba się bać, panie prezydencie, naprawdę. Niech pan stanie do debaty. Sam pan mówi o tym, że dobrze by było, gdyby się 3 telewizje ze sobą porozumiały. Więc proszę namówić telewizję, która podlega panu i koleżankom i kolegom z PiS-u, żeby stanęły do organizacji takiej debaty. Przecież to pan podjął decyzję, żeby zamiast na onkologię przeznaczyć na telewizję publiczną. I paręnaście osób, które za nami przez cały czas biegają z telefonem, zamiast usiąść i zorganizować zwykłą debatę. To pan się zgodził na te 2 miliardy. Niech pan namówi koleżanki i kolegów, których tutaj pozdrawiam, którzy są tutaj z nami, żeby nie biegali z telefonem, prawda? Tylko żeby zorganizowali prawdziwą debatę z innymi telewizjami i żebyśmy mogli sobie wreszcie zadać pytania, a nie klepać wyuczone formułki. Bo wiecie, kto klepie wyuczone formułki? Ten, kto się albo boi, albo nie potrafi nic sam od siebie powiedzieć. I na tym polega, słuchajcie, dzisiejsza choroba demokracji w Polsce. Dokładnie na tym, że my się zajmujemy sporami, które już dawno zostały rozstrzygnięte. Ja mam pytania od telewizji a propos 500+, wieku emerytalnego. Wielokrotnie o tym mówiłem i powtórzę jeszcze raz. 500+ jest bezpieczne. Nie będzie podnoszenia wieku emerytalnego. To już jest dawno rozstrzygnięte. Ja powiem więcej. Dosyć już jałowych sporów. Nie ma już Donalda Tuska w polskiej polityce. I dzisiaj przyszedł również czas, żeby w polskiej polityce nie było Jarosława Kaczyńskiego. Dosyć mamy też totalnej hipokryzji, bo nie wiem, czy Państwo wiecie, ale jak spada w Warszawie deszcz, z którym sobie radzimy, mimo że takich deszczy ulewnych dawno nie było widać, to nagle pan premier się budzi i chce robić nam sztab kryzysowy. Natomiast jak przyszło do zabezpieczenia podkarpackiego, to wycofywali pieniądze. Z roku na rok było coraz mniej pieniędzy na zabezpieczenie podkarpackiego. Tylko że, moi drodzy, to właśnie wymaga odwagi. Odwagi, żeby rozmawiać o prawdziwych problemach. A dzisiaj ani pan prezydent z PiS-u, ani jego koleżanki i koledzy tej odwagi nie mają. Ale powiem więcej. Wiecie, co wymaga prawdziwej odwagi?
również przyznanie się do tego, że ktoś popełnił błąd. I ja jestem w stanie powiedzieć prosto do kamer. Tak, zmieniliśmy zdanie względem 500+. Tak, nie podobała mi się hasła o ciepłej wodzie z kranu, chociaż woda z kranu akurat by nam się bardzo przydała. Pytanie jest takie, czy pan prezydent Andrzej Duda ma naprawdę odwagę, żeby wylistować to wszystko, co mu się nie podoba w rządach jego własnej partii. Czy będzie miał odwagę w momencie, kiedy jeszcze raz ktokolwiek będzie chciał zaatakować nauczycielki i nauczycieli? Czy będzie miał odwagę powiedzieć nie? Bo dzisiaj, drodzy państwo, powiem wam tyle, że jeżeli telewizja, która kiedyś była publiczną, chce nawoływać do nienawiści i przez cały czas manipuluje, to nie trzeba robić ustawek i opowiadać o tym, że pan prezydent chciałby zmienić prezesa telewizji, tylko nie starcza mu później odwagi, żeby to zrobić. Tylko oczekujemy od pana prezydenta Andrzeja Dudy, że właśnie wtedy powie: mam dość! Oczekujemy tego, że jeżeli koleżanki i koledzy partyjni chcą przez cały czas nas dzielić i słyszymy od polityków PiSu bez przerwy słowa, które nas obrażają, to czekamy na silnego prezydenta, niezależnego prezydenta i może pan prezydent Andrzej Duda pokaże odwagę i w takiej sytuacji powie: mam tego dość. Tylko do tego, drodzy państwo, trzeba prawdziwej debaty, a nie debaty korespondencyjnej o prawdziwych problemach. I tutaj nie chodzi, drodzy państwo, jeszcze raz to powtórzę, o zaklęcia, o daty. Bo oczywiście data 2050 roku jest bardzo ważna, ale trzeba mówić o konkretach. Trzeba mówić o tym, że zaproponujemy, i ja to zaproponuję i zagwarantuję, konkretne pieniądze. 10 000 zł dla każdej rodziny, która będzie chciała wymienić piec węglowy, która będzie chciała zainstalować baterie słoneczne. To są prawdziwe propozycje. Dzisiaj, jeżeli mówimy o walce z kryzysem klimatycznym, trzeba jasno stanąć i powiedzieć, jaki się ma plan dla polskiej gospodarki, dla polskiego górnictwa. Trzeba jasno powiedzieć, że będzie się budować zbiorniki retencyjne tak, żeby w takich miastach jak Skierniewice zawsze była woda. Ale do tego, moi drodzy państwo, trzeba po prostu odwagi. I do tego trzeba bezpartyjnej Kancelarii Prezydenta Rzeczpospolitej. Dlaczego? Byli nawet po tamtej stronie politycy, tacy jak Lech Kaczyński, którzy nie musieli się bez przerwy kogoś słuchać, którzy byli w stanie unieść się ponad swoją partię i walczyć na przykład o politykę wschodnią. Dzisiaj pan prezydent Andrzej Duda musi wszystko konsultować. Czeka tylko i wyłącznie, jak w nocy podeślą mu ustawy do podpisania. To jest prawdziwa odwaga? Czy dzisiaj prawdziwą odwagą jest przez cały czas odgrzewanie sporów z przeszłości? Walka z cieniem. Mamy dosyć walki z cieniem. I dlatego ja mówię jasno o kolejnym etapie. Dzisiaj jest potrzebny kolejny etap, w którym politycy są w stanie rozmawiać ze swoimi konkurentami, mówić o programie. Są w stanie zaproponować kancelarię, w której będą eksperci z bardzo różnych stron politycznych, w którym będzie mnóstwo społeczników i w której, tak jak ja to wczoraj zapowiedziałem, jeżeli będziecie korzystać z pracy i pomocy polityków, to oni najpierw złożą swoją legitymację partyjną. Tego nam dzisiaj trzeba. Dzisiaj, drodzy państwo, widać, że jest absolutna większość Polek i Polaków, którzy zagłosowali za zmianą. 57% głosów na kandydatów, którzy proponowali zmianę. Pamiętacie państwo 27-1? Dzisiaj mamy 10-1. I dzisiaj chcę też jasno powiedzieć, ponieważ ja w przeciwieństwie do
pana prezydenta Andrzeja Dudy, który boi się debaty i go nie ma w momencie, kiedy można zadać pytania, który nie chce zgodzić się, aby telewizja publiczna brała udział w debacie trzech albo więcej redakcji. Chcę jasno dzisiaj powiedzieć, że niestety wygląda na to, że pan prezydent również boi się rozmowy ze swoimi konkurentami. A ja jasno mówię, chcę rozmawiać ze wszystkimi o programie. Zacząłem od Szymona Hołowni i jasno obiecałem wszystkim jego wyborcom, że tak, będzie bezpartyjna kancelaria prezydenta, że tak, będzie twarde weto na wszystkie złe pomysły dotyczące ocieplenia klimatycznego, że będziemy walczyć z kryzysem klimatycznym, że tak, że będzie weto demokratyczne w momencie, kiedy rządzący będą chcieli niszczyć polską demokrację. Dzisiaj też mówię do innych kandydatów. Tak, bierzemy pod uwagę wasze projekty programowe. Słuchamy waszych wyborców. Będzie walka z opresyjnym państwem. Będzie weto podatkowe, bo rząd coś ukrywa. I już dziś słyszymy, że chce wprowadzać dodatkowe podatki. Na to wszystko będzie weto. Chcę jasno powiedzieć, że tak, będziemy pomagać przedsiębiorcom. Chcę powiedzieć do Władka Kosiniaka-Kamysza, że tak, emerytury powinny być bez podatku. Że tak, będę rozmawiał. Chcę powiedzieć Kosiniakowi-Kamyszowi, że tak, że jestem gotów rozmawiać o dniu referendalnym, porozmawiajmy o szczegółach. Że jestem gotów rozmawiać o ZUS-ie, porozmawiajmy o szczegółach. Chcę powiedzieć innym kandydatom, że będziemy zawsze walczyć z wykluczeniem. Że będziemy walczyć ze wszystkimi tymi, którzy nas atakują i próbują nas dzielić. I na tym to musi polegać. Na rozmowie, na odwadze do tego, żeby skonstruować prawdziwy program zmiany. Bo tej zmiany dzisiaj chce olbrzymia większość Polek i Polaków. I dzisiaj dokładnie o tym powinniśmy porozmawiać. A mianowicie jak widzę energię, która się wytworzyła przez te ostatnie tygodnie, tę determinację. Dziękuję państwu za zbieranie podpisów, za prawie 2 miliony podpisów. Dziękuję za te podpisy, które zostały zebrane tu, w Skierniewicach. I jestem absolutnie przekonany, że dzisiaj wygra ten, który będzie chciał odtworzyć wspólnotę, który będzie chciał rozmawiać o programie, który będzie chciał odważnie mówić o tym, co było złe, i odważnie mówić o tym, co może być dobrego. I jestem absolutnie przekonany, że zwyciężymy! Chciałem serdecznie podziękować samorządowcom za zaproszenie do Skierniewic. Dziękuję bardzo. To właśnie dzięki nim Polska tak wypiękniała, tak się zmieniła. Dziękujemy wam bardzo! I dzisiaj, zupełnie na koniec, chcę wam powiedzieć jedno. Dzisiaj potrzebny nam jest ten ostatni zryw. Zostało naprawdę niewiele dni do wyborów. Musimy wszyscy iść do wyborów po to, żeby mieć prezydenta, który jest niezależny, który nie słucha tylko jednej partii. Prezydenta, który jest odważny, który jest gotów stanąć do prawdziwej, otwartej debaty, a nie prezydenta, który chce tylko i wyłącznie chodzić na ustawki. Dzisiaj potrzebujemy prezydenta, który jest silny, który będzie współpracował z rządem tam, gdzie rząd będzie chciał pomóc obywatelom, ale będzie twardy tam, gdzie rząd będzie chciał utrudnić wam życie, podnieść podatki, gdzie będzie chciał zmienić demokrację i upolityczniać instytucje. I dzisiaj gwarantuję taką prezydenturę, silną prezydenturę, ale również wspólną Polskę, gdzie moja ręka będzie wyciągnięta do wszystkich tych, którzy chcą rozmawiać. I gwarantuję wam jedno, że będę prezydentem absolutnie wszystkich Polek i Polaków, również tych, którzy na mnie nie zagłosują, bo na tym polega odwaga, na tym polega wspólnota.
Tylko drodzy państwo, możemy sobie pozwolić na to, żeby debata była korespondencyjna, no bo skoro niestety pan prezydent przez młodzież określany jest mianem cykora, którego to miana sam używał, to dzisiaj trzeba jasno powiedzieć, że być może bez debaty sobie poradzimy. Chociaż ta debata przydałaby się nam wszystkim, żebyśmy poznali prawdziwe odpowiedzi na trudne pytania. Ale bez jednego sobie nie poradzimy. Bez jednego sobie nie poradzę. A mianowicie bez waszej energii, bez waszej determinacji. Bo zwyciężyć możemy tylko razem. I jak będziemy razem 11, 12, to wtedy wygramy! Zwyciężymy! Szanowni Państwo, jeden komunikat. Szanowni Państwo. Szanowni Państwo, krótki komunikat. Bardzo proszę, żeby nie podchodzić do przodu. Zrobimy kilka zdjęć, ale proszę posłuchać. Z tej strony. Z lewej strony podchodzimy.